Dzień dobry, kolejny. Witajcie w kolejnym vlogu. Ty masz pasy zapięte w ogóle? No. A dlaczego? Dobra, panowie. Co ty ćwiczysz? To tak deszcz pada, a nie słońce świeci. Tak, słuchajcie, pada deszcz, wieje jak w Kieleckim. Chciałoby się powiedzieć co innego. Albo jak Fregołon. No i my idziemy pozałatwiać kilka spraw. Dzisiaj długo spałam, bo po tej wczorajszej nocce tam trochę przysnęłam z maseczką na twarzy. I taka byłam wykończona, nie wiem, chyba przez tą pogodę. Ja chyba jestem... jak jest się wrażliwym na pogodę. Meteopatą, chyba tak, takie słowo trudne. Więc wydaje mi się, że jestem, bo dzisiaj spałam jak zabita. Mimo, że budzik miałem nastawiony na 7, to go trzasnęłam i spałam. Ale dobrze, bo teraz przede mną pracowity weekend. No a my jedziemy z chłopakami pozałatwiać parę spraw. Między innymi dowody osobiste dla nich, bo już im się skończyły daty ważności. Więc będziemy to ogarnąć. A potem jeszcze kilka rzeczy. Bo jak nie ma co robić na chacie, to można chociaż poogarniać takie rzeczy właśnie biurowe. Znaczy się na chacie ja zawsze znajdę sobie coś do roboty. Ale w sensie takim, że na dwór nie pójdziemy nic, no bo pada, wieje, jest zimno, brzydko. Dobra, jedna sprawa załatwiona. Dowody osobiste, złożone wnioski. Teraz jedziemy do Urzędu Miasta, bo wczoraj idąc na Stych zanosiłam tam rzeczy i widziałam, że tam strasznie woda już leci, a teraz przez te deszcze to po prostu tak leje, że no, tam na tym Stychu ta podłoga zaczyna gnić, bo ta woda tam przecieka. Ja muszę tam w ogóle dzisiaj jakieś wiaderko zanieść albo coś, no bo jest taka dziura na wylot, że tak powiem. No i tak się wczoraj trochę wkurzyłam, zestresowałam, bo stwierdziłam, że kurde, robię tutaj dół, a ta góra tam mi zacieka i gnije i za chwilę będzie wszystko mi tu spadać i wiecie, taka robota bez sensu zupełnie. Więc jadę do Urzędu Miasta, a po południu zadzwonię sobie do tego pana, który tam ma mi robić ten projekt tego podnoszenia tego domu. I będziemy działać, bo w zeszłym roku jakoś tam chwilę coś tam podziałaliśmy, potem on nie miał czasu i to tak się odwlekło i no nie robiliśmy tego dalej, a trzeba jednak się za to wziąć, bo jak ja mam też znaleźć jakąś ekipę i tak dalej, no to ja muszę mieć na to trochę czasu. O, jeszcze Żydek się zapalił, tego mi było trzeba. Wiesz co to jest Żydek? Trzeba zatankować, bo się zapaliło, że brak paliwa. Więc tak, a jutro idę do pracy, w sobotę idę do pracy, w niedzielę idę do pracy, więc będzie zasób w pracy. A w przyszłym tygodniu też jeszcze postaram się coś tam pozałatwiać, bo jednak te sprawy urzędowe, to na wszystko się czeka długo. No, więc tak, taki plan na dzisiaj. Jak żywe po deszczu wyrastają kompleksy. Tutaj jest Jasio czytnik, zobacz, przy drzwiach. A wyszukaliście, nie znaleźliście. Idziemy zobaczyć. No. Tu sprawdźcie sobie tą cenę. Spiąka na tołpę. Mama sobie wzięła dwa żele.
Tutaj też na kremy. No, to drogo. A żółta? To chyba nie chcemy takich kul drogich, nie? To one są droższe niż tutaj te. Wiesz? No ale macie, już sobie wzięliście. Mnie ciekawi to mydełko. A no, my takie mamy, no? No mieliśmy takie mydełko, ale malutkie, a tutaj są różne. Duże mydełka właśnie takie. Tu jest na przykład mydło peelingujące. Dobra, weź już nie sprawdzaj. Działa, tylko źle to zrobiłeś. Zeskanuj kod kreskowy. No. O, no. Już tam była cena, Jasiu, to po co ty to skanowałeś? Dobra, chodźcie chłopaki. O, tu są fajne nausznice. Ale tutaj są tylko takie srebrne. Malutkie, piękne, ale srebrne. A ja bym chciała ze złotym. O, cicho, tu coś jest. O, tu jest ładne. Patrz. Nie, no takie są za duże, te mi będą haczyły. Te muszą być takie mini. A ile to kosztuje? Jezu, 50 zł. Te są ładne. Ty wiesz, że to kosztuje 50 zł? No. Trzy takie małe kulczyczki. Janek, poczekaj, nie kręć. Mama, patrz. Mama, to kosztuje? Mama, patrz. Mama, patrz. Mhm. Nie, nie biorę tego. Będę nosić te moje, chyba że sobie później złote kupię. No, widzę koraliki. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. No idźcie, ja przyjadę, pójdę tutaj sobie. A daj wyjdź. Ale nie ciągnij mnie, nie, nie muszę. Co wy na ryby oglądacie? Aha. I będziecie w tym roku ryby łowić? Ale ja jestem przecież zapisany na panem z Krzysiem lekcję. Aha. O jeny, i też będziesz musiał kupić sobie coś? Nie, bo jak złowimy kalki, a? No. To wtedy dostaniemy własną wędkę od pana Krzysia. O, super. A ty w wakacje będziesz na to jeździł? Tak. A często? Patrz, jakie ładne rybki. Niebieskie, widziałaś? A to są większe. Ale super. A to są takie. Dobra, to sobie oglądajcie. Ja idę kwiatków poszukać. O, te ładne podstawki pod świecę. No, można sobie powiesić. No bardzo fajnie, Fenusiu.
No tutaj te kwiatki też jakoś tak słabo wyglądają, te palemki, które ja mam w domu. O, żebym takiego sobie kupiła. Chcę jakieś kwiatki kupić do domu właśnie, żeby było bardziej zielono. Ale widzę, że tu albo giganty. Nie. Weź, nie szalej. Zobacz, takie jak kwiatki. Dobrze, ale nie bawimy się tym, Jaś. Idź, proszę odnieść. No i nie wiem, co by tu sobie kupić. Takiego ja mam, on umiera. Nic go nie chcę, stołczyków też nie chcę. Taką dracenę kiedyś miałam, ale uschła mi właśnie. I tu są takie te... Takie słodkie sukulenty w takich osłonkach. Ale ja tylko sztuję. Kaktusy, uważaj, żebyś nie ukłuł sobie palucha. No i dobra, wróciliśmy, a ja się znowu świecę. Nie wiem, używam tej bazy, bo w ogóle tutaj cała stara ta jestem, bo jak zakładam maseczkę, to ściera mi się wszystko i pokażę Wam nasze małe zakupy w ogóle. Bo poszliśmy do Rossmana, poszliśmy do Biedy, bo dosłownie dwie rzeczy ja miałam wypisane na kartce, ale tak to jest, jak się idzie, to zawsze się coś więcej weźmie. W ogóle muszę z torebki powyjmować wszystkie papiery, bo już mam znowu bałagan w torebce. No i byliśmy też w Brico Marche. O, tu jest ta w torebce pokrywka od tego perfumu. Muszę ją założyć od tego Libre, bo go nosiłam. No i... Udało mi się dzisiaj załatwić dużo spraw, więc jestem zadowolona. Ogólnie muszę jeszcze jutro podjechać. Jutro w ogóle mam wizytę u ginekologa, więc jak pojadę do tego ginekologa, to od razu sobie podjadę jeszcze jedną rzecz załatwić. Ale to już wiem co i jak. Już mam ten wniosek tak naprawdę. Więc w ogóle ja tu mam rękawiczki jeszcze w torebce, nie wiem po co muszę je wyjąć. Więc ten wniosek sobie wypiszę. I jutro go zaniosę, żeby to wszystko było załatwione. Byłam też w urzędzie właśnie miasta w wydziale budynków i słuchajcie, bo nie wiem czy ja Wam opowiadałam, ale żeby zrobić ten remont i żeby dostać na niego kredyt, to ja muszę mieć jak to się nazywa? Projekt budynku, ten, który moi rodzice składali, jak budowali dom. I muszę mieć też ten projekt po zmianach, czyli po remoncie, to co chcę zrobić. Więc tego starego projektu nie mieliśmy i mój kierownik tutaj kiedyś to wymierzał, ale on chyba zwątpił w to mierzenie. Więc ja postanowiłam, że pójdę do urzędu i poproszę o ten projekt. Bo może akurat go mają gdzieś w archiwach. No i pani powiedziała, że postarają się poszukać, ale no nie obiecuję, bo to już jest 40 lat temu, więc nie wiadomo, czy znajdą to, ale no może się akurat uda. Miejmy nadzieję, że się uda. W ogóle bardzo miła pani była w tym urzędzie, więc nie wiem, wydaje mi się, że po tym COVID-zie niektórzy ludzie jednak zrobili się milsi, niektórzy są jeszcze bardziej wredni. No, ale tak, tutaj mam pełno
paragonów papierków. Więc to muszę sobie później poprzeglądać. Jakiś cukierek miałam w torebce. Schowam go tu. O właśnie. Dzisiaj chcę sobie zrobić pedikir, więc wam pokażę, jak będę go robiła. A i tak, byliśmy w Biedrze po mleko, karmę dla psów. Jasiu, twoje picie weź. Karmę dla psów, mięso na obiad. Zaraz będę robiła spaghetti. Właśnie spaghetti bolognese. Wzięliśmy sobie ten fix do spaghetti. I tutaj mamy jeszcze klę do mycia wanny, bo powiem wam, że wanna ogólnie nasza się brudzi bardzo, jak się zostawi wodę, a moja mama tak z reguły zostawia wodę po kąpieli, nie naciska tam na ten guzik, no to bardzo się brudzi. Wczoraj już musiałam tak porządnie ją umyć, nie tylko przetrzeć, tylko już porządne takie mycie tej wanny, więc myślę... więc tak, takie mleczko, bo to żółte mi się już skończyło, poza tym do białej jest do wanien. I tutaj mamy tą kostkę żelową do WC, bo ja tam wkładam też, jak widzieliście raz, te kosteczki, ale też chcę sobie właśnie tam ze dwie przykleić. I tutaj kupiłam kapsułki do prania, bo się nam skończyły. Tu mamy jeden banan, bo mieliśmy 4 banany, ale jednego zjedli, znaczy się każdy z nas zjadł, bo byliśmy głodni. A tutaj te już są takie słodkie, więc je wezmę do smoothie. A kto tu śpi? Co? Nowe miejsce sobie znaleźliśmy. No ty wygodnisio, ty. Ona sobie tu śpi, bo jest ciepło od podłogi. W ogóle słuchajcie, mam problem z tymi szafkami, bo tak jak one szły super otwierać wcześniej, tak one teraz jakoś tak dziwnie się zamykają. Nie wiem, pokażę wam. O, tu mam dwie kapsułki, ale to dzisiaj nie będę robiła już prania, więc je sobie przerzucę. One w ogóle zawsze mi jakoś, nie wiem czy one pękają, czy co, że tutaj zawsze mam coś rozlane z tych kapsułek. Więc tak, ja sobie tutaj je wstawię. Fajnie to w sumie wyszło, nikt tego jakoś tak chyba specjalnie nie planował, że mam tutaj tą szufladkę, a tu mam pralkę, więc sobie od razu na bieżąco mogę wkładać. Tu na razie pozostawię, jak będę sprzątać to. O, i patrzcie na to. I te szuflady, one początkowo się otwierały dobrze i zamykały dobrze. One mają ten hamulec taki. A teraz jakoś tak dziwnie ona nie chce się zamknąć do końca i trzeba ją popchnąć. Jak ją się popycha, to ona... O! Trzeszczy jakoś tak dziwnie. Nie wiem, czy to normalne, czy to nienormalne, no ale początkowo zamykały się super. To mleczko postawię tutaj między moje płyny. No te płyny tutaj tak też nie za fajnie wyglądają, ale też nie jest jakoś strasznie. Chyba każdy w domu ma te płyny, tak? A ta, w ogóle ta strona, tu otwiera się jeszcze gorzej, patrzcie na to. O, i tak jakby... Nie wiem, czy ona nie jest wyregulowana. Napiszcie mi, co z tym zrobić, bo w ogóle mi się wydaje, że jak ja ją zamykam... O, nie dość, że ją otwieram i trzeszczy. Coś mi się wydaje, że ona tu coś lata, że jak majster zakładał ten... te rury, to coś tutaj przekombinował. O, i widzicie, i ona się nie zamyka sama. I poza tym to tak jakby tutaj lata, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Patrzcie na to. O. Te dolne, no jeszcze jako tako ujdzie. Jakoś nie trzeszczą. Ale te górne, no trzeszczą. A on je wyjmował, więc wydaje mi się, że to jego wina. I że coś trzeba będzie tu z tym pokombinować. I coś, Pioszku. No nie bój się, ojejku. Co? Coś, Pioszku. Oddenerwuje cię, ojej. On się denerwuje. No idź. No to są twoje spodnie, tak. No tak, bo mama prała czarne wszystko. Przebrałeś? No. A poukładasz w szafie?
Jasiu mi pomaga dzisiaj, normalnie szok. Ja sobie nastawiłam wodę, muszę ją posolić. Wodę na makaron. Będę gotować spaghetti. O, sól się skończyła. A w międzyczasie, jak będzie mi się gotowała woda, to pokażę Wam zakupy z Rossmana i za chwilę jeszcze reszta rzeczy z Biko Masze. Tu mamy paragon. Jakie kolory? Ojejku, i co teraz? Ale już się nie kłóczcie. No. No i słuchajcie, poszłam do Rossmana tylko po krem pod oczy, bo mi się skończył, i po żel do mycia twarzy. A wzięliśmy tyle, więc... I tutaj mamy paragon. To Wam zaraz wszystko opowiem, co ile kosztowało. Chłopaki sobie wzięli ten pudrowy pianorób do kąpieli. To ogólnie jest fajne, nie? Te pianoroby. One bardzo fajną pianę robią. Już je próbowaliśmy. I te pianoroby po ile są, Jasiu? 6 zł ten pianorób kosztuje. Pianorób kosztuje 6 zł, tak, 5,99 jedno, a te kule były po 6,99 jedno. Dobrze, możesz zanieść do łazienki. Tam Wam połóż na wannę. Dobra, dalej. Ja wzięłam sobie tak. Z tej racji, że były w promocji te płyny z Luxi, one tak pięknie pachną z tą bergamotką, ja Wam już kiedyś o nich mówiłam, więc wzięłam sobie dwa, bo były po 7,99, więc ogólnie bardzo fajna cena. Jeszcze się upewnię, czy to oby tak było. Tak, 7,99 za sztukę, więc no, ale one pięknie pachną i wzięłam sobie dwa. Będę miała na dłuższy czas. Chociaż biorąc pod uwagę to, że ja teraz biorę prysznic codziennie rano, bo stwierdziłam, że chyba zawsze jednak rano, wieczorem, znaczy się, to też jest zależne od tego, czy ja przychodzę z pracy, jak przychodzę z pracy na przykład, to też biorę prysznic albo kąpiel, no w zależności, ale ogólnie teraz korzystam dużo ze swojej łazienki nowej, więc pewnie na giga długo mi nie wystarczy, no ale jednak zawsze na więcej. Tutaj mamy szampon z Tresemme, który już znacie, bo już mi się tam kończy szampon, więc stwierdziłam, że też sobie wezmę. On też był w jakiejś promce. Tak. To dalej. Z Biowaxa wzięłam sobie maseczkę regenerującą z octem jabłkowym. Bardzo zaciekawił mnie ten ocet jabłkowy. Co on tutaj, moja mama ogólnie sobie myje głowę i myje sobie szamponem, a potem płucze octem i zawsze wtedy w łazience śmierdzi sam ocet, ale ona właśnie myje sobie i naprawdę ma włosy w dobrej kondycji. Nie wiem, tak jakoś z domu jest wyniosła właśnie to płukanie włosów octem. I wydaje mi się, że właśnie jej włosy się mniej przetłuszczają przez to, że je płuczę tym octem. No i stąd też właśnie wzięłam sobie taką maseczkę z octem i szampon oczyszczający z octem. I one też były na jakiejś promce za 14 zł. Słuchajcie, było jedno, a drugie 23 zł, tylko nie wiem, bo teraz tu mi to nie pisze, które. No ale chyba ta maska była za 23, a ten szampon za 14. Co, Jasiu? No ale porób książkę. A, czytanie, Jasiu. No to 15 minut się pobaw jeszcze z Fenusiem. Potem mamy dwa
żele do mycia twarzy z topy. Z topy była promka, jak widzieliście, więc polecam udać się, jeżeli ktoś chce sobie zakupić coś na zapas. Ogólnie ja też, jak widzę, że jest promka, to często kupuję sobie ten peeling na zapas, ale teraz mam jeszcze 1,5 opakowania, bo dostałam też na święta, więc poza tym mam inne te kosmetyki do wykorzystania i wziąłam sobie taki właśnie żel peelingujący i żel z kwasami do skóry właśnie tłustej i mieszanej. Wzięłam sobie też krem pod oczy, ale taki inny. Ostatnio zawsze miałam ten niebieski z jagodą, a teraz wzięłam właśnie ten fioletowy. Ogólnie lubię te kremy z taupy, one nie szczypią, nawet jak Wam się dostanie coś w oko, to nic nie szczypie, nic się nie dzieje i wydaje mi się, że fajnie nawilżają. One też dobrze współgrają z bazą pod cienie, więc ta baza się nie roluje i tak dalej, więc ja tam polecam. Bloker, bo mi się kończy już właśnie, i dwie nowości. Wczoraj oglądałam w ogóle film Maksineczki, stąd też właśnie wzięłam te dwie rzeczy. Myślałam, że ich nie będzie w Rossmanie, a jednak były. I nawet już je sobie zaznaczyłam w koszyku właśnie na stronie Eveline, ale no wiecie, jak na stronie się kupuje, to zawsze coś więcej tam wskoczy. Jezu, jakie się świece. Muszę tak. To zawsze więcej coś wskoczy do tego koszyka. W ogóle chcę sobie porównać, ile one kosztują w Eveline na stance, a ile zapłaciłam w Rossmanie. Zaraz Wam powiem. No i obejrzałam filmik Maksineczki, która bardzo polecała ten podkład. To jest podkład, który niby ma, jeżeli to jest ten, ale to jest ten, tak. On ma być przyjazny maseczkom. Tutaj macie coś takiego, mask friendly, nie wiem, czy to widać, że on nie będzie się ścierał przy noszeniu maseczek. Jak widzicie, ja zakładając maseczkę tutaj, no widać jest, gdzie ten podkład zszedł. I to jest podkład nawilżająco kryjący, odporny na ścieranie. Ja sobie popróbowałam na ręku ten kolor. No i ogólnie faktycznie on zastygł i ona też bardzo się nim podniecała tam. Mówiła, że właśnie daje on efekt Photoshopa. Wrzucę Wam pod spodem. Franek, podnieś tą wodę. Pod spodem link do tego filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć. No i patrzcie, na stronce Eveline on kosztuje 25,99. A ja już Wam mówię, zapłaciłam za niego 28,99, czyli no 3 zł więcej niż na stronce Eveline. I właśnie z tego filmiku wzięłam sobie też, tak pokażę, żeby było widać, maskarę. I to jest maskara, która się nazywa Defining Mascara Super Thin. Ojku, woda już się gotuje. I niby ta maskara też jest bardzo dobra. Więc no, wzięłam ją sobie, tym bardziej, że właśnie mam tylko jedną maskarę do rzęs i już ona też tak naprawdę długi czas ze mną jest. A zaraz zobaczę sobie, ile ta maskara kosztowała na stronie Eveline, więc no nie będzie zakupów z Eveline. Bo ja nie potrzebuję nic więcej, tak naprawdę chciałam te dwie rzeczy. Defining. Dobra, Defining Mascara mamy. Ona kosztuje na stronie Eveline 14,99. A tutaj... O! O nie! No to fest cenę. Patrzcie, cena na stronie 14,99, bo jest promocja teraz na stronie Eveline do 28 lutego, są promki, więc jeżeli chcielibyście sobie kupić ten, to zapraszam na stronę, ponieważ ja za niego zapłaciłam
Proszę bardzo, 29,99, więc no jest różnica. 15 ziko. Miałabym dwie takie maskary. No ale trudno. Life is brutal and full of zasadzkas. No dobra, ale się wkurzyłam teraz. No, lipeczka, mogłam zamówić ze strony. No dobra, nieważne. Ale słuchajcie, Maxineczka poleca, więc ja myślę, że to będzie godne wytestowania. Ten podkład ma 30 ml, więc będę go sobie już chyba nawet jutro, jak pójdę do pracy, to sobie przetestuję. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam jutro na film, bo zrobimy sobie test i zobaczymy. Ja pójdę do pracy, a w pracy, wiecie, najpierw jadę jutro do lekarza, potem jadę do pracy, więc w pracy stres i tak dalej. No ciebie zawiozę, tak, ciebie po drodze zawiozę. Więc jeżeli będziecie ciekawi, jak on się będzie trzymał po całym dniu pracy i stresu, no to zapraszam was. Będę też zakładać za na maseczkę, bo pójdę do lekarza i tak dalej. Więc na pewno ta moja recenzja będzie rzetelna. Dobra, robię ten obiad. Więc tak, to by było tyle. Tyle z tych zakupów. Idę zanieść to sobie do łazienki wszystko i biorę się za obiad. Jak nie ma? Ja je tam włożyłam, one są w tym świeczniku, one są, wiesz? No, a jak zrobię obiad, to pokażę, co kupiliśmy z Brico Marche. Ja się właśnie to przyniósł. Więc tak, spaghetti. Wstydzisz się czytać na głos? No dobra, to czytaj. No i słuchajcie, zakupy. Już jesteśmy po obiedzie, bo mam naczynia, poukładałam pranie. Zamknęłam kury, więc mam chwilę czasu na to, żeby wam pokazać zakupy z Brico Marche. W Brico Marche kupiłam taką piękną donicę. Jak to się nazywa? Szafirków. I tutaj oczywiście Franek już mi grzebał w nich, więc ja będę musiała tutaj trochę dołożyć piachu. Zaraz pójdę to wszystko przesadzać do piwnicy, więc podokładam tutaj piasku troszeczkę, bo postawiłam je na stół, no i ten mały, jemu nie trzeba mówić, żeby broić, ale żeby sprzątać, no to 50 razy, a do brojenia nie trzeba wołać. Więc to i to kosztowało 29,90. Gdzieś tam mam paragon w ogóle. Tutaj drugi taki kwiatek, taki jakiś on jest dziwny, on w ogóle fajnie by wyglądał w jakiejś takiej dużej donicy, no ale to zobaczę, co ja tam mam. Tutaj taki kwiatek Sansevieria, to są te kwiaty, które się tak rozrastają, więc myślę, że fajnie on będzie wyglądał, mam nadzieję, że mi nie zdechnie. Tutaj Calathea w takich kolorkach i spody ma takie właśnie fioletowe. Bardzo mi się to spodobało. Jedyny kwiat, który mi się tam w miarę podobał. I potem byliśmy w tej Biedronce i w tej Biedronce, słuchajcie, zobaczyłam, że są pieniążki. To się nazywa Pilea, a po naszemu na to mówią chyba pieniążki. Tak mam nadzieję, że to jest ten kwiat. Nie sprawdzałam sobie jeszcze na Google'ach, ale myślę, że to jest to. I w Biedronce to kosztowało 12 zł, więc mam nadzieję, że bardzo będą mi tutaj te kwiatki pasować. Ten chyba postawię w pokoju albo tutaj w kuchni na okno, zobaczę, a te gdzieś postawiam. I kupiłam jeszcze takie haczyki do stoczyków podstawiania, ale ja te haczyki chcę wstawić do tej mojej Monstery, bo ta Monstera, ona bardzo się rozłazi tutaj na boki i chciałabym, żeby ona troszkę tak bardziej, a widziałam, że w sklepie właśnie mieli tymi haczykami podpięte,
chciałabym, żeby ona bardziej szła tak w górę, żeby jedna ta znowu idzie w dół, a ta jakoś dziwnie tak, więc chcę je podpiąć trochę. Kupiłam dwa, ale myślę, że ten jeden wystarczy, że jakoś bardzo nie będę tych kwiatów podpinać, chociaż monstera później, bo mieliśmy kiedyś monsterę taką bardzo dużą w domu i wiem, że monstera później jak się rozrośnie, to potrzebuje właśnie podpórki, więc te podpórki mi się przydadzą. No, a nie wiem, co z tymi moimi dwoma kwiatami, czy ten tu ogólnie wypuścił jakiś listek, więc może jest nadzieja dla niego. Ten tu też wypuszcza jakieś młode, więc no na razie je zostawię. To zmienianie ziemi też bez sensu co chwila, żeby im tą ziemię zmieniać, bo teraz on tak jakby dużo jest go w korzeniu, a mało jest go w liściach właśnie tutaj. Ale tu wypuszcza coś młodego, więc może się na wiosnę weźmie. No a ten też coś tutaj właśnie takiego jasno-zielonego wypuścił. W ogóle widzieliście w sklepie te kwiaty, więc one... No a tutaj jakieś umarłe laki po boku. Dobra, to te umarłe laki przebiorę. Tam Franciszek w pokoju odkurza. Zaraz będzie odkurzał w kuchni, bo nabroił mi i za to dostał karę. Odkurzanie, chociaż on lubi odkurzać, więc dla niego to nie jest żadna kara za bardzo. No. Dobra, no ale to ona jakoś już wygląda, bo odcinałam te takie pousychane pędy. W ogóle one tak jakby same odchodziły, więc ja za bardzo nie musiałam ich nawet... O, widzicie, nożyczkami traktować, tylko te pousychane pędy same tak jakby odchodzą, więc miejmy nadzieję, że ten kwiatek się zregeneruje. Tutaj obcięłam tą monsterę i nie wiem, co mam z nią zrobić, bo ona nijak nie chce rosnąć. Ja ją chyba wezmę, przesadzę tutaj do tej drugiej monstery, albo ją, nie wiem... Te liście jej były tak okropnie pokręcone i takie brzydkie. Ta tutaj się jakoś wzięła jako tako, ale ta druga, no to nie wiem. Ją chyba przesadzę razem i będę miała po prostu jedną taką dużą. No, a tutaj mamy jeszcze te rękawiczki. Ja ze strychu sobie przyniosłam donicę do storczyka. Czekajcie, to do kosza wyrzucę. Donicę do storczyka. Tutaj mam też ziemię do storczyków. Przyniosłam ją sobie z piwnicy. Ale pójdę do piwnicy to przesadzać jednak. No i dobra. Przyszłam do piwnicy przesadzić te kwiatki, żeby tam w domu nie nabrudzić. I właśnie nie wiem, jak mam je przesadzić, ale tego storczyka chyba dam właśnie do tej bezbarwnej donicy. Do tej szklanej. Tutaj też mam zresztą ziemię do storczyków. Więc mam nadzieję, że uda mi się go jakoś hodować, bo on no bardzo ładne ma tutaj te korzenie. Ponoć patrzy na korzenie, jak się kupuje. O, tu nawet już ten pęka, bo już się nie mieszczą. Dobra, nie wiem. Kurczę. Najchętniej bym go zostawiła w tej donicy, bo ona mi się mega podoba, no ale... Ale niestety, tu mam też taką. I tutaj mam takie osłonki, ale w nie normalnie zasadzę. I w sumie, czekajcie, ten pójdzie tu. W tą bezbarwną. To będzie tak. Tutaj pójdzie który? Tutaj może pójdzie ten. On będzie tak kontrastowo. O. Tak mi się wydaje. Tutaj chyba pójdzie ten. Tak mi się wydaje. A tutaj pójdzie chyba ten. Też fajnie, albo czekajcie, a na odwrót. A na odwrót. O. Może ten tu. A ten tu. No. Chyba tak. Chyba tak to zostawimy. Dobra, a pieniążek? A pieniążek pójdzie na razie do tej donicy. A później jak się rozrośnie, no to zobaczymy, kupimy większą. W ogóle tu patrzę na ten od storczyka i słuchajcie, tu jest napisane namaczanie raz w tygodniu przez 20 minut, średnio na słonecznione miejsce, więc ja go wezmę do pokoju na okno.
I ogólnie tu jest napisane, że tutaj przez 12 miesięcy oni hodują taką sadzonkę. To jest od ptasznikowie.pl, więc taka firma, taka szkółka orchidei. Szkółka, nie wiem, czy to tak można w ogóle nazwać. Dobra, stołeczek będzie stał tu w pokoju na razie. Zobaczymy, jak mu to będzie służyło, czy chłopaki nie będą w nim grzebać. Ale mam nadzieję, że będzie rósł. Chociaż teraz w tej donicy nie wiem, jak ja go będę moczyć. No, a ten kwiatek postawiłam tutaj. Wlałam mu troszkę wody. Ten kwiat w ogóle rośnie mi jak szalony. Ja go przesadzam co chwila, rozdzieliłam go. On rośnie jak szalony. Ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. No, po prostu jestem w szoku. Tak, żeby wszystkie kwiaty mi rosły, no to ja bym chciała bardzo, naprawdę. I on naprawdę nie jest wymagający, tylko że się boję, że ja muszę go znowu przesadzić, bo on tutaj ma te łodygi tak, że one się bardzo przechylają i będą się łamać. Więc tak, ten kwiat dla ludzi samotnych jako tako rośnie. On pogubił parę listków tutaj niedawno, jak pamiętacie, ale to chyba od tych remontów, czy od chłodu w domu. Ale tutaj już wypuszcza młode, małe, zielone, więc rośnie. Odpukać. No. A tutaj bardziej zielono się troszkę zrobiło właśnie. Nie wiem, co z tym jeszcze zrobić. Kurczę, chyba tu przesadza, ale to już po niedzieli. No, więc tutaj tą resztę tych kwiatków, więc tutaj mam taki swój zielony kącik. Właśnie się zastanawiam jeszcze, żeby to tak jakoś bardziej nie odwrócić. A tu ten pieniążek wsadzić. O. Może tak niech jest. No i do tego pieniążka i właśnie do tego kupię inną doniczkę, ale to sobie dam czas, może gdzieś jakąś fajną znajdę. Ja mam w ogóle każdą doniczkę z innej parafii. Ale no, życie. Niech tak jest. Po prostu jestem sroczką, jak coś mi się spodoba. O, i tego kwiatka postawiłam tutaj. Właśnie chcę sobie odpalić świeczkę, jak już położę łobuzy i się zrelaksować. Ja się tu swoją kierownicę odstawił, to jest teraz jego miejsce. I jak będzie chciał grać, to on sobie będzie tam przestawiał zabawki z powrotem, daliśmy tam. No, więc tak, to by było chyba wszystko. Tylko tak, słuchajcie, ja nie wiem, no te donice każda jest z innej parafii, z drugiej strony jakbym wzięła wszystkie takie same, to też by było bez sensu. Później gdzieś kiedyś, jak te kwiaty się rozrosną, to każdy będzie stał pewnie w jakimś osobnym miejscu, więc no, nie wiem, czy to zły pomysł. Napiszcie, jak macie w domu, czy macie wszystkie donice pod jeden kolor, czy nie. I gdybyście wiedzieli o jakiejś fajnej donicy właśnie do tych pieniążków, to ja jestem chętna. No idź się ubieraj. A Franek? No więc... No idź, ubierz się. Franek się kąpi, więc ja idę zobaczyć, żeby ta łazienka nie pływała. No więc tak, słuchajcie moi drodzy. Chciałam wam poopowiadać o atrakcjach covidowych, ale dzisiaj chyba nie. Może jutro, jak wrócę z pracy, będę miała siły, to wam poopowiadam. Dziś to To by było na tyle na dzisiaj. O, tak chciałam powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Bo niedługo będzie konkurs, ale musimy dobić 3000 subskrypcji. I niedługo się dowiecie. W przyszłym tygodniu się dowiecie, o co chodzi. Więc subskrybujcie. Bo na 3000 będzie konkurs. No i co? I to tyle. Dziękuję wam bardzo. Udanego weekendu. Ja będę w pracy. Trzymajcie za mnie kciuki. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!